Cześć, to Jerzy i metoda na przeszkody oraz Łukasz Wańczyk, który pokaże na ringach swoje techniki pokonywania ringów, no i jednocześnie techniki pokonywania w zasadzie wszystkich przeszkód pokonywanych w zwisie, bo można to zaadaptować. Zgadza się. Także lecimy. Lecimy. Tak, żeby właśnie... Zapraszamy. Co zrobić, żeby sobie polatać trochę? Zapraszam. Leci Łukasz, jego podejście, jego metody, jego właśnie ta filozofia, jak ja się też to bardzo ogromnie dużo od Ciebie uczyłem, więc... No teraz zapraszamy do poznania troszkę innego punktu widzenia. Może nie taki troszkę inny, bo tak jak wcześniej już mówiliśmy, ten filmik Jurka jest no super, więc jeszcze raz Was odsyłam do niego i to tak naprawdę będzie teraz te podstawowe metody, to będzie takie krótkie przypomnienie. Nie będziemy mówić o błędach, Wy sobie obejrzycie ten filmik, bo Jurek też tam dokładnie wszystkie właściwie te błędy, które ja też uczę jakby, albo nie uczę robić, Jurek właśnie tam wymienia, więc sobie obejrzycie ten filmik, a teraz jakby przedstawimy tylko krótkie przypomnienie trzech podstawowych takich technik na przejście ringów. I tak naprawdę te trzy techniki, jeśli opanujecie, możecie przenieść na dowolną przeszkodę. Dowolną. Oczywiście z małą gwiazdką, są tam pewnie jakieś wyjątki na różnych innych przeszkodach, ale to może gdzieś tam w innych odcinkach możemy to rozpatrzeć. W innych odcinkach, dokładnie. Więc przypominając, pierwsza technika, dostawka bokiem. Dostawiamy rękę, nie obracając się, przechodzimy cały czas tym samym bokiem. No i fajnie byłoby umieć to przejść na lewą i na prawą stronę. Teraz szedłem lewym bokiem. Dobrze byłoby uczyć się na dwie strony, czyli tak samo na drugą. Druga technika, bardzo podobna. Jeszcze bym dodał do tej techniki, bo to jest technika, jak będzie błocone albo mokre ringi, to bez względu na to, no w zasadzie jak jesteśmy zaawansowani, to uważam, że to jest jedna z technik, która jest podstawowa, po prostu bez względu na poziom zaawansowania. Ona jest bezcenna. Zgadza się, zgadza się. Ja sam na zawodach, jak startowałem, ta trzecia technika, powiedzmy na jednej ręce, to ja praktycznie ją używałem bardzo mało. Nie tylko ze względu na warunki atmosferyczne, ale na przykład na poziom zmęczenia. Bo nieraz gdzieś tam na końcówce, nawet najprostsze przeszkody jak ringi, na jednej ręce mogą sprawić problem, więc albo dostawka bokiem, albo ta druga technika, czyli dostawka z obrotem, u mnie najczęściej się pojawiały, najczęściej się sprawdzały. No i tak jak wcześniej rozmawialiśmy, wszyscy chcą latać na jednej ręce, bo to jest takie fajne uczucie, przyjemne, jeszcze na dużym swingu co dwa, ale jednak no... Te dwie teraz techniki podstawowe, czyli dostawka bokiem i dostawka bokiem z obrotem, są moim zdaniem podstawowe do nauki u każdego. Każdy chce latać na jednej ręce. Zapominamy o tych dwóch wcześniejszych technikach i często ciężko jest ludziom wytłumaczyć, że te dwie wcześniejsze, dwie podstawowe techniki są też ważne, ponieważ one sprawiają dużo więcej problemów osobom początkującym. Czemu? Głównie ze względów koordynacyjnych. Łatwiej jest jakoś ludziom ogarnąć obrót na jednej ręce niż obrót albo przejście bokiem z dostawką jednej ręki. To jest ciężko im ogarnąć koordynacyjnie, tu trzeba się lekko dźwignąć gdzieś tam na aktywnych łopatkach, no i jeszcze dodatkowo ten obrót, ludzie czasami gdzieś nie są w stanie to ogarnąć i jakby ciężko ich przekonać do tego, żeby też się tego nauczyli, a jak mamy później kolejne przeszkody, jeśli nie umiemy tego zrobić na ringach, to na przykład tym bardziej na kulkach, gdzie na przykład ciężko jest przelecieć na kulce z ręki na rękę, tak jak swingiem jednoroczna ringu, tak tutaj ta dostawka i obrót się idealnie sprawdzają. No jeśli ktoś tego nie umie zrobić na ringach, to tym bardziej na kulkach, no wydaje mi się, że tego nie zrobi. Więc najpierw pasuje opanować to na ringach, to są takie podstawowe elementy i jak już to opanujemy do perfekcji, tak naprawdę jakiekolwiek przeszkody byśmy nie próbowali, to jesteśmy w stanie przełożyć te dwie techniki na inne. To jedziemy. Dokładanka. Sposób drugi. Z półobrotem. Dokładanka z półobrotem. Czyli dokładnie tak samo dokładamy rękę, tylko się obracamy. No i tutaj często też każdy łapie ringa w innym miejscu. Tak naprawdę jak Wam jest wygodnie, tak powinniście łapać. Niektórzy dokładają rękę w momencie obrotu w tym miejscu, niektórzy kładą nawet rękę na rękę Ja natomiast preferuję bardziej przed ręką dać tą drugą, do przodu. To już jakby inicjuje troszkę obrót i już nas ustawia do kolejnego ringa. Ale to jest kwestia indywidualna. Tak naprawdę sami powinniście sobie sprawdzić, jak Wam będzie wygodnie. No i trzeci sposób, najbardziej przyjemny, najbardziej fajny, czyli swing na jednej ręce, czyli hop. No, także to są trzy podstawowe techniki i tutaj nie będziemy się już wgłębiać w jakieś szczegóły, w błędy, tak jak mówiliśmy, Jurek to świetnie wytłumaczył, obejrzyjcie sobie ten filmik. Właściwie ja tam nic więcej bym nie dodał, także zapraszam Was do tego filmiku. Jeśli chodzi, Jurek, o podział, u mnie on się zaczyna troszkę różnić. Ty mówiłeś, że średnio zaawansowany co dwa, ok, super, też na przykład może tak być, że na większym swingu łapiemy co drugi ring. Ja natomiast do tych średnio zaawansowanych jakby dodaję kolejne techniki i to są techniki na bloku, czyli na zgiętych łokciach, inaczej na bickach. Dawniej, na samym początku praktycznie ja ten sposób wymazałem z nauczania i jakby tylko i wyłącznie uczyłem ludzi na prostych, ponieważ więcej osób przychodząc na początku preferowało właśnie techniki na bloku, na zgiętych łokciach. Z czego to wynikało? Głównie to wynikało ze słabego chwytu. I ludziom tak naprawdę ciężko było wytłumaczyć, że słuchajcie, nauczcie się najpierw na prostych, a później będziecie chodzić na zgiętych, bo tak naprawdę lepiej im wychodziło na zgiętych niż na prostych. Ale to swoją drogą tak ciekawe, jak ja byłem na pierwszym Spartanie i oglądałem przeszkody w przeddzień i nic nie wiedziałem, nic kompletnie. Pierwszy raz na oczy widziałem takie rzeczy. Jako ktoś, kto nigdy na linę nie wchodził w ogóle, no coś się tam podciągał, prawda, miałem pewną bazę i jak były kółka. To nie wiedząc nic, odruchowo, no właśnie chciałem przechodzić właśnie na bitku na zgiętych rękach, no bo jakby intuicyjnie ciało podpowiadało taką technikę. No i właśnie ja z tego względu jakby całkowicie wymazałem, nawet zabraniałem ludziom na zajęciach przechodzenia ringów w ten sposób. To miało swoje plusy, ale też wiem, że jakby minusy, jakby no te techniki też się sprawdzają na innych później przeszkodach. Jednak w dalszym ciągu gdzieś uważam i w dalszym ciągu tak nauczamy, że lepiej na początek nauczyć się na prostych, a później na zgiętych na bloku. No i teraz może pokażę te sposoby, techniki średnio zaawansowane, czyli blok. Słuchajcie, teraz tak, jeśli chodzi o te podstawowe techniki przejścia, to można je przełożyć na blok, na zgięte łokcie. I teraz dostawka bokiem w rytmie swingu. To jest ważne, żeby ten swing, który robimy na prostych rękach, przenieść na ręce zgięte i dokładnie tak samo przechodzimy. Na bloku przekładamy sobie ręce, bujając się w rytmie swinga. Najczęstszy błąd to jest, że ktoś przyspiesza i próbuje za szybko przekładać ręce, nie idąc w rytmie swinga. Albo za późno i wtedy też za późno też, tak, dokładnie, za późno też. Czyli cały czas utrzymujemy to takie bujanko, to wahadło, nie przyspieszamy i w tym rytmie przekładamy ręce. Czyli wygląda to w ten sposób. Ja tutaj akurat preferuję chwyt naprzemienny, tak dokładam ręce, czyli hop, podchwyt, nachwyt. I tak samo jak w poprzedniej części mówiłem, można dać rękę przed, nad, za. To też jest kwestia indywidualna. Jeśli Wam jest wygodniej, możecie dwie ręce w nachwyt, jeśli Wam jest wygodniej, w dwie ręce podchwyt. Musicie sobie przetestować, który sposób będzie najlepszy dla Was. Drugi sposób jest dokładnie taki sam z obrotem, czyli dokładając rękę następuje obrót. Łapiemy następny ring, obrót, ok? Czyli wygląda to w ten sposób. Ok. Czyli to był sposób drugi. Trzeci sposób, nieco szybszy i trudniejszy, to jest dokładanka bokiem jakby w rytmie takim szybszym. Pracujemy nogami jak na rowerku, na zmianę. Czyli nie ma tego swingu, tylko przekładamy ręce szybciej i do tego dodajemy nogi. I wygląda to w ten sposób. znacznie szybsza technika, eliminujemy ten swing, więc skracamy jakby czas przejścia. Wydaje mi się, że ona jest troszkę nieco trudniejsza, ale powiedzmy, jeśli miałbym to ubrać gdzieś tam metodycznie, no to byłaby to technika ta w średnio zaawansowanych. Na siłę naciągając, może w ramach bardziej treningu, mógłbym tu dodać jeszcze jeden sposób, jakby z obrotem na jednej ręce. Raczej się nie sprawdza gdzieś na biegach, ale gdzieś tam w ramach treningu siłowego, budowania siły, gdzieś tam świadomości ciała, koordynacji, można to samo zrobić jakby poprzez obrót na jednej ręce. Czyli wygląda to mniej więcej tak. To raczej na biegach mało skuteczna technika, bardziej gdzieś tam w ramach treningu. No chyba że chcemy się na internetach pokazać, prawda? No to wtedy ta technika jest bardzo skuteczna. Dokładnie. Dokładnie. Taka może nie ciekawostka, ale taka trudniejsza technika przejścia, przyspieszająca, jeśli miałbym to też podzielić gdzieś metodycznie, to raczej już w tych zaawansowanych technikach, dla zaawansowanych osób, to jest trochę połączenie swingu na prostych z pracą rowerka na bloku, na zgiętych, czyli łączymy proste ze zgiętymi, łączymy swing z pracą rowerka. Jest nawet taki moment lekkiej fazy lotu. Wygląda to tak, może mi wyjdzie. Mniej więcej tak. Trzeba byłoby sobie to przeanalizować na zwolnionym tempie, ale był moment właśnie swingu na jednej ręce, obszerny swing, była faza lotu, były proste ręce, w momencie chwytu był blok, przyciągnięcie, przeskok, taka szybka, krótka praca rowerkiem i przejście do następnego. To fajnie wygląda, jak jest długi tor z dużą ilością ringów, bo można kilka takich segmentów włączyć. Ale jak no sobie końcówkę do dzwonka, ten zawodnik, który tam jest już za nami, prawie ale ten ostatni ruch i właśnie bardzo często... Dokładnie, to jest takie fajne dla już takich pro, żeby sobie przyspieszyć przejście całego toru. Także można popróbować. Dzięki wielkie za prezentację metod, no i pokażemy teraz te metody na innych przeszkodach, jak można je zaadaptować. To były metody, prometody Łukasza Wańczyka na ringi oraz większość innych przeszkód. Tak, dokładnie. Tak jak już wspominaliśmy wcześniej w poprzednim odcinku, te techniki praktycznie możecie przenieść na dowolną przeszkodę. Jakąkolwiek byście sobie nie wymyślili, można właśnie tymi sposobami, tymi metodami albo jedną z tych metod właśnie przejść każdą przeszkodę, nawet liny. Tylko na tych niektórych przeszkodach może być gwiazdka, czyli na przykład na linach może być gwiazdka taka, że zakładamy jeszcze do tego stopy, ale dokładnie używamy ten sam swing, ten sam rytm, przekładanie rąk bokiem, albo z obrotem, albo z rowerkiem szybciej na bloku, na bickach. Także no, wszystkie właściwie przeszkody można przenieść, wykorzystując te techniki, które tutaj przedstawiliśmy. No i też dobrać kolejny temat, ale już nie mogę tutaj się powstrzymać, żeby o tym nie powiedzieć, ale też dobierać techniki do predyspozycji danej osoby, tak, prawda? Oczywiście, oczywiście, tak. Często jak ktoś jest bardzo silny... Bardzo, wtedy... bardzo ciekawa rzecz tutaj. Często na przykład, wydaje mi się, że to wynika jakby z masy ciała kobiet. Często kobiety niektóre elementy są w stanie przejść na prostych łokciach, bazując głównie na sile chwytu, a mężczyźni mają z tym problem. Zwykłe na przykład nunczaki albo krótkie liny. Nieraz u nas na treningach niektóre dziewczyny były w stanie przejść na swingu, na prostej ręce, a panowie no, mieli z tym problem. Sam przyznam szczerze, że nigdy mi się nunchaków na prostych nie udało przejść. Czasem gdzieś tam liny może tak. Ale tak jak Ty powiedziałeś, to jest predyspozycja i trzeba wszystkie te techniki dobrać do siebie. Bo czasami jest tak, że dłużej będziemy się uczyć. No, bywa tak, że na przykład przychodzą czasami do mnie osoby, no gościu, potężny chłop, 110 kg, po prostu duża masa mięśniowa, wielki chłop i on próbuje ringi przechodzić swingiem jednorocznym. No i jest, może być problem. Ja w takim przypadku no, zdecydowanie odradzam, bo jest silny, jest spokojnie jest w stanie przejść. No albo dziewczyny chcą na bitku, a tak jak no, Tutaj podopieczna twoja Dagmara, która no, przechodzi na prostych rękach Nunchaka swingiem, kiedyś tak patrzyłem i o kurczę, no to tak można prawda, zobaczyć to w praktyce, więc to jeszcze taki tutaj tip na koniec. Dzięki ogromne za oglądanie i zapraszamy na kolejne odcinki, bo to jest nie ostatni.